Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W tym kontynuujemy sobie przygodę ze Styled Components. Pamiętajcie o łapce oraz subskrypcji, a my lecimy do odcinka. Dzisiaj porozmawiamy sobie o propsach. Propsy w Styled Components działają dokładnie identycznie jak propsy w zwykłym Reakcie. Przejdźmy sobie do naszego projektu. Następnie tutaj widzicie, mam ostylowany Styled Title. I ten Styled Title przyjmuje nam tutaj ten kolor na niebieski. Chciałbym, aby ten komponent był reużywalny. Czyli na przykład, jeżeli tutaj mam kolor czerwony, no to po co mam tworzyć drugi styl, jeżeli mogę to zmienić jakoś inaczej. Właśnie możemy to zrobić za pomocą propsów. Załóżmy, że chcemy tutaj dać propsa o nazwie text color. No i w środku możemy podać na przykład, że niech to będzie green. Jak teraz odwołać się do tego propsa w styled components? Przejdźmy sobie do tego stylu, jesteśmy tutaj i ten props odpowiada nam za kolor. Pierwsze co robimy, odwołujemy się do znaku dolara, następnie nawiasy klamrowe i tutaj, tak jak w dokumentacji, możemy to zrobić takim troszeczkę dłuższym sposobem, czyli mamy props, a następnie tutaj wyrzucamy sobie props.textColor. W tym wypadku, jeżeli przyjdziemy sobie do projektu, to jak widzicie, kolor jest zielony. Natomiast jest to troszeczkę okrojone. Dlaczego? Ponieważ oczywiście możemy sobie to zdestrukturyzować. Więc odwołujemy się do text color, to znaczy kopiujemy to, usuwamy to z tego miejsca, tutaj dajemy nawiasy klamrowe, wpisujemy text color i tutaj zwracamy text color. Jak widzicie, działa, no i śmiga bardzo fajnie. Dlaczego te propsy są takie spoko? Ponieważ tutaj tak naprawdę też działa funkcja warunkowa, no bo tutaj tak naprawdę zwracamy funkcję. To jest callback. Wracając, możemy sobie tutaj na przykład ustawić wartość na true. W tym momencie, jak widzicie, mamy wartość boolean, czyli true or false, w naszym przypadku jest to true. Teraz text color nie zwraca nam wartości koloru, tylko zwraca, czy to jest prawda, czy to jest fałsz. Więc tak jak widzicie, nie mamy tutaj żadnego koloru, jest po prostu defaultowo czarny. W tym momencie możemy tutaj napisać instrukcję warunkową. Czyli jeżeli ten nasz text color, dajemy znak zapytania, jest na true, no to dajemy na przykład green. Po dwukropku, oczywiście, tak jak Was uczyłem w poprzednich odcinkach, jeżeli jest na false, dajmy na przykład red. W tym momencie po zapisaniu, oczywiście text color jest na true, mamy kolor zielony. Natomiast, kiedy tutaj wrócimy i damy sobie false, to jak widzicie, mamy kolor czerwony. Ta zależność jest bardzo spoko, kiedy wyobrazicie sobie, jak możecie to na przykład stworzyć z animacjami. Czyli na przykład, kiedy klikacie tutaj na button, to zmieniacie jakiś state tutaj. Możemy sobie na przykład stworzyć coś innego, no nie wiem, załóżmy const color, set color, no i use state będzie na true. Czyli wartość początkowa będzie właśnie na true. No i w naszym przypadku do text color przekazujemy sobie po prostu color. Czyli w naszym przypadku będzie na true, czyli kolor będzie zielony. Ale załóżmy, że chcemy, aby ten button nie wywoływał funkcji show, tylko wywoływał funkcję set color. Jak to zrobimy? No w taki sam sposób. Tylko że tutaj dajemy set color, no i chcemy, aby ona zawsze była przeciwna. Czyli chcemy negować tą wartość tutaj. Czyli co robimy? Po prostu wykrzyknik i kolor. Czyli w tym momencie, kiedy kliknę na button i w momencie kliknięcia było true, no to zmieni się na false. A kiedy teraz będzie potem false, to w momencie kliknięcia zmienimy to na true. Po odświeżeniu strony, oczywiście na początku jest true, ale kiedy kliknę ten button, sorry, to chyba nie jest ten, to jest ten pokaż, ok, to klikam ten i jak widzicie, jest na czerwono. Teraz znowu klikam i jest na zielono. W tym momencie możecie już powoli wyobrażać sobie, jak na przykład zrobić menu hamburger button. Czyli klikacie sobie na hamburger, a następnie wyjeżdża Wam jakieś menu. Tak, polecam, naprawdę zrobicie to w ten banalny sposób. Natomiast też chciałbym zaspokoić Waszą ciekawość, za 2 lekcje lub za 3 takie menu sobie zrobimy. Także czekajcie, a niedługo się pojawi. W tym odcinku tyle, wielkie dzięki, że oglądaliście. Pamiętajcie o łapce oraz subskrypcji. Trzymajcie się, cześć.